Moi poprzednicy zwrócili uwagę właśnie na to, że jak ważna jest współpraca, jak ważne są działania społeczne, jak ważne jest promowanie produktu. I myślę, że mówiąc o szlaku jabłkowym, bo taka dzisiaj jest moja rola. Mam nadzieję, że ten produkt, to przedsięwzięcie właśnie tego dopełnią. Myśląc o partnerstwie na rzecz budowania marki, myślę, że właśnie to partnerstwo jest najważniejsze. O, właśnie. Bo zastanawiając się kilka lat temu, jak to w ogóle było dojść do tej promocji jabłka, tak się szczęśliwie złożyło, że za sprawą takiego projektu pod tytułem Jabłkowa w Barka wpadliśmy na pomysł, żeby zapraszać turystów po to, żeby zobaczyli, że nasze jabłka są piękne, zdrowe, apetyczne, inspirujące poprzez szlak jabłkowy. I tu inicjatywa zaczęła się od Warki i tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że takim ważnym elementem w każdej gminie, w każdej inicjatywie to jest lokalny samorząd. Lokalny samorząd, który wspiera, który daje zielone światło, bo dzięki temu, że jest zielone światło od samorządu, wiele rzeczy może się wydarzyć. I tak jak Państwo zobaczycie, u nas też wiele rzeczy się wydarzyło. Bo lokalny samorząd jest właśnie tym elementem, który zachęca do działania, który daje taką dobrą energię, który jeżeli mówi, słuchajcie, to jest super, co robicie, to naprawdę nam się chce. Społecznikom, firmom, instytucjom, I można zrobić naprawdę wiele. Mówiąc o szlaku jabłkowym, no nie sposób powiedzieć o tym, kto jest tak naprawdę na tym szlaku. Zobaczcie Państwo, muzeum, w którym dzisiaj jesteśmy, które mówi o historii tego regionu, browarce, no bo jak mówić o historii regionu bez historii piwowarstwa? Laboratorium jabłkowe w szkole podstawowej w Konarach, grupa producentów owoców Twój owoc, gdzie można zobaczyć nowoczesne sortownie, szkółka owocowa Bończa, gdzie dzieci przyjeżdżają zobaczyć, jak się zbiera jabłka w sadzie. Miody, tuszyńscy z tradycjami, browar rzemieślniczy, browarka, który już dzisiaj został wymieniony. Także gospodarstwa sadownicze, tam gdzie można przyjechać zobaczyć traktor, wsiąść na maszynę sadowniczą, przejść się po sadzie, zerwać jabłko, kemping nad Plicą, z ofertą rekreacyjną spływów kajakowych, agroturystyki, kawiarnia, galeria, gdzie można kupić na przykład pamiątki jabłkowe, które Państwo myślę, że zdążyli tutaj zobaczyć przed salą. Zajazd na winiarach, hotel Sielanka, restauracja PUM, czyli obiekty gastronomiczne. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć jabłek grójeckiego jako ważnego partnera. I też mamy na końcu tutaj jagodę kamczacką, czyli wzbogacamy ten szlak o inne owoce, ale też to wszystko jest ciągle związane z jabłkiem. Tutaj Państwo może to najbardziej widać właśnie na zdjęciach, tak? Dzieci, które badają właściwości fizyczno-chemiczne jabłek, które przechodzą się po sadzie, które patrzą, jak się produkuje miód. Tam, gdzie można zobaczyć, jak jabłka w nowoczesnej sortowni przechodzą różne etapy po to, by potem trafić na stoły właśnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Bo tak naprawdę szlak jabłkowy to jest, proszę Państwa, turystyczny szlak kulinarny. Czyli sieć obiektów, których łączy to, że można je odwiedzić, że turysta może zobaczyć, jak wygląda to życie w największym sadzie Europy. Że to jabłko jest motywem przewodnim. No i tak jak Państwo widzieli, to są atrakcje nie tylko bezpośrednio związane z jabłkiem, ale także uzupełniające. I tak naprawdę oferta to jest nie tylko zwiedzanie, ale także imprezy. Imprezy, które już na stałe tutaj się wpisują w naszą tradycję Warki, ale mam nadzieję, że też powiatu grójeckiego. I my tutaj przez cały czas mówimy, na przykład sady grójeckie mówią nasze święto, Światowy Dzień Jabłka. Powiat mówi nasze dożynki, ale my tak naprawdę pod tymi wszystkimi inicjatywami też się podpisujemy. I to jest, myślę, że taką dużą wartością, że wszyscy uważamy, że to jest nasza wspólna sprawa. Że my tutaj nie rywalizujemy, my tu współpracujemy. I przykładem takich właśnie inicjatyw turystycznych to jest weekend na szlaku jabłkowym, niedawno, który się odbył, 17-19 lipca. Czyli to jest taki dzień, gdzie bardziej jak go ogłaszamy, mówimy światu, słuchajcie, przyjdźcie do Warki, przyjdźcie do największych sadów Europy i zobaczcie, jak tu się żyje, skorzystajcie z warsztatów kulinarnych, zobaczcie sad,
pogotujcie z nami, z jabłek. To także jarmarki śniadaniowe. Na już po raz chyba trzeci rok organizujemy jarmarki praktycznie co miesiąc na Wareckim Rynku. I tu właśnie z wielką pomocą lokalnego samorządu, który udostępnia nam całą infrastrukturę z obiektami na szlaku jabłkowym, które wystawiają swoje produkty, sprzedają, bo też, proszę Państwa, o to chodzi, że ten szlak jabłkowy to ma być inicjatywa, która ma zarabiać. Ona ma zarabiać na siebie. Oczywiście ona jest ciągle w fazie rozwoju i my jako Stowarzyszenie Warka pozyskujemy środki na to, żeby można było ten szlak wypromować, ale docelowo chcemy, żeby to było narzędzie do tego, żeby wszystkim nam też lepiej tutaj się żyło. Żyło się nam lepiej, dlatego żebyśmy byli dumni, bo tutaj jak pani Magda wspomniała, że no może jabłko to nie do końca taki element dla nas, czy można się chwalić, bo ja też jestem z rodziny sadowniczej i też zawsze to było no, taką trochę niezręcznością przyznawać się, że jest się z Grójeckiego, tak? Że się ma to rejestrację w GR i że w weekendy zamiast dzisiaj iść na imprezę, to trzeba iść do piwnicy jabłka przybierać, nie? Ale chcemy w nas samych obudzić właśnie tą dumę z tego, że mamy tutaj wspaniałe jabłka, że to jest coś wyjątkowego i chcemy tym zarażać innych. Tutaj widzicie Państwo, jak wiele się dzieje na jarmarkach. Są blogerki kulinarne, jest piękna sceneria, no oczywiście jest sprzedaż, ale każdy też jarmark ma swój charakter. Tu Państwo widzą tak trochę z uśmiechem sok z żuka, tak? Nawet można takie rzeczy wykorzystać. Jest też zimowa odmiana Wareckiego Rynku, bo Państwo wiecie, że są różne odmiany jabłek, prawda? Teraz mamy letnie, są też zimowe. I to też jest inspiracja do tego, żeby na przykład można było nazwać tak zimową imprezę jarmark przedświąteczny, tak? To myślę, że tak jak Państwo też widzicie w swoich społecznościach, w swoich gminach, że robimy różne imprezy, ale tak naprawdę, gdy nadamy im charakter, damy im jakiś cel, wyznaczymy jako jedno konkretne dobro, na przykład to jabłko, dużo łatwiej jest organizować, bo wtedy widzimy, co robić, tak? Jakie konkursy, jakie wydarzenia, że to się wszystko fajnie spina. I zimowa odmiana, ostatnio nazwana jabłkowym weekendem w Warce, już to była impreza dwudniowa, no widać, że to też ma dużą przyszłość i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i osób, które przybywają do naszego regionu. No i cóż, tak jak powiedziałam, rozwój szlaku to przede wszystkim partnerstwo, współpraca z samorządami, współpraca z kołami gospodyń wiejskich. Dużym takim sukcesem jest też to, że tutaj bardzo mamy biuro turystyczne, które jest w stanie organizować wycieczki. No, Państwo może wiecie też, że żeby organizować wycieczki takie spakietowane, gdzie turysta przyjeżdża i korzysta z noclegu różnych atrakcji, no musi być firma, która ma takie uprawnienia. I my w Warce taką firmę właśnie mamy. I ten rozwój szlaku to jest zarówno rozwój całego tego produktu, całego tego przedsięwzięcia, jak i jest inspiracją do tego, żeby każdy z tych obiektów, które na szlaku jest, również się rozwijał. Tu inicjatywa Jabłko na Widelcu, a więc nie tylko obiekty odwiedzenia, nie tylko imprezy, ale także kulinaria, bo coraz modniejsze staje się odwiedzanie szlaków kulinarnych, czyli po prostu cieszenie się lokalnymi specjalami. I mamy nadzieję, że nasze jabłka bardzo smaczne, świetnie się do tego nadają. Krótko też o tym, jak szlak jest promowany, bo już, drodzy Państwo, od tego 2017 roku myślę, że sporo udało się zrobić. Zostały wydane broszury, strona internetowa, ulotki, stojaki, tablice. Tutaj część z tych rzeczy jest na slajdzie. I oczywiście w tym roku będziemy też to rozwijać. Nasze plany to nowa strona internetowa, wizyta studyjna na Wielkim Gościńcu Litewskim. I tu chciałabym się zatrzymać, bo o tym Wielkim Gościńcu Litewskim będzie opowiadała pani Barbara Tekieli i pani Elżbieta Tomczyk-Miczka zaraz po obiedzie. I zachęcam Państwa gorąco, żebyście zostali, bo tam będą bardzo ciekawe przykłady, myślę, że dużo ciekawsze od tego, co się u nas dzieje. I jak wykorzystuje się produkty do promocji regionów, do promocji samorządów. Bardzo inspirująca prezentacja, na którą Państwa gorąco zachęcam. Więc cóż, jeszcze w planach, tak jak mówiliśmy tutaj, współpraca, wsparcie kół gospodyń wiejskich, konkurs Jabłko na Widelcu, także kolejne materiały promocyjne i kolejne imprezy.
I jesteśmy zdeterminowani. Jesteśmy zdeterminowani dlatego, że mamy jasny cel, to znaczy to dobro wspólne określone konkretnie, jabłko. Współpraca. Czujemy, że tu jest dobry klimat w naszym powiecie, w naszej gminie, że mamy wielu przyjaciół, sojuszników. Myślę, że też świadczy o tym Państwa tutaj obecność, z czego się bardzo cieszymy. I przede wszystkim aktywność lokalna, która myślę, że w powiecie grójeckim jest wyjątkowa. I wiele osób, które też znam z innych części Mazowsza i Polski, to potwierdza. Zapraszamy do szlaku jabłkowego. I tu konkretnie chcemy ten szlak rozszerzyć, drodzy Państwo. Bo uważamy, że Warka to nie wszystko. Powiat grójecki jest wspaniały, piękny, bogaty w jabłka i chcemy zapraszać inne obiekty z całego powiatu, czyli przede wszystkim gospodarstwa sadownicze, tych, którzy mogą organizować warsztaty kulinarne, a więc koło gospodyń wiejskich, restauracje, także zapraszamy atrakcje turystyczne, takie miejsca jak sortownie, jak przetwórnie owoców, tłocznie, cydrownie. Jeżeli Państwo znacie takie obiekty, to zapraszamy do kontaktu, żeby nam podpowiedzieć. My z tymi obiektami będziemy się kontaktować i zapraszać do współpracy. Zapraszam do kontaktu i życzę miłej przerwy i zapraszam, mam nadzieję, do zobaczenia po przerwie. Dziękuję.